Siema wszystkim, ja jestem Paczol i kolejny odcinek z Fall Guys. W tym momencie nie mam mnie w domu, aczkolwiek ktoś w domu pilnuje, więc nie włamywać mi się proszę, nie włamywać mi się proszę. Zostawcie suba na start i pamiętajcie, że jak mnie nie ma w domu, to jest maraton 7 odcinków przez cały tydzień i to będzie nie tylko z Fall Guysa, są różne gierki, a niedługo będzie naprawdę pokczampowy filmik z Minecrafta. Na pewno wam się spodoba. Każdy odcinek o 13.30, więc wpadajcie codziennie o 13.30 i dzisiaj strolujemy jak Mikiego, ale to co się stało, nagrywam wstęp po całym odcinku, to co się stało na sam koniec, to nikt się tego nie spodziewał. Nikt, dosłownie nikt. Naprawdę, zaufajcie mi. Obejrzyjcie cały, żeby zbudować to napięcie na sam koniec. No jest dużo przekleństw, serio. Ale są wypikane, więc się nie bójcie, family friendly przede wszystkim. Zapraszam do oglądania. Jestem teraz niedźwiedziem tym takim, dziwne, w ogóle dziwny skin. Koty po lewej, Miki po prawej. Miki jest puszką od oranżady. Albo od czegoś tam. Oj, spadłem. Ale nic się nie dzieje tutaj. Na szczęście można spaść, bo i tak się wszyscy zblokują na tym na końcu. Pokażę wam fajny tip, jak tu przejść. Patrzcie, wszyscy się blokują w tym miejscu. Ja już widzicie, niby że spadłem, a jestem prawie pierwszy. I teraz tak, środek się zamyka. Oni to przepchną. O, i możemy iść bokiem. Na środku się pchają strasznie. To, czy, teraz widzicie, przeszło sporo osób, ale jak się pchają, to warto przejść bokiem. Nie wszyscy o tym wiedzą, że... O nie! Stary, kula mnie wypchnęła! O! Dobra, pogczamp. Pychamy ludzi. Miki, ogólnie jest taka sytuacja, że stajemy na tej takich rolkach i spychamy nie, ludzi. Nie, ja sam padnę na tych rolkach. Nie, u góry spychamy, u góry, bo u góry? Te rolki to... Ta, bo... Dobra, i w trójkę zostajemy na koniec. Ja jestem pierwszym rzędzie, pogczamp. Dobra, wszystkie skróty robię. Oprócz tego pierwszego, ale co Kotin. Możemy spać wtedy przecież. To był ten biały gołąb. Białego gołębia musimy, całego białego gołębia, nie. Z niebieskimi spodniami musimy go zniszczyć. Tak coś. Dobra, S, ja jestem pierwszy. Kurde, nie mogę tam się zlogować, bo... Dobra, zepsułem, bo skoczyłem na... Dalej ten bóg działa? Kotin? A, działa dalej. Może teraz za szybko skoczyłem, wiesz? Dobra, jestem drugi, mimo że spadłem. Chyba mamy słabe lobby. Biały gołąb, spodenki w serduszka. No nie, zepsułem. Mogę spaść. A mamy lipę. Kop mnie trzyma dalej. Ty, zepchnął mnie! O nie, to jest słaba taktyka. Nie, to jest słaba. No. Trzyma u góry. Dobra, idę na górę, bo będę miał zaraz pecha i mnie zepchnął. Dobra, bullet stał i spychał, nie? Spadłeś? Zginąłeś? Nie, ja żyję. Tu jest jeszcze jeden skrót, ale dobra, nie idę już z tym skrótem, bo za dużo skrótów zrobiłem. Idę, no ja jestem na mecie. Dobra, to spychaj ludzi tam zaraz, jak będą. Ja już zaraz będę. Ja się boję, już spadnę. Dobra, no zaraz tego dinozaura naprawdę zepchnę. O, wpadła ta papuga, która sama spychała. Nice. Czasami właśnie karma wraca, nie? No dlatego ja nie lubię spychać. Shermana. Dobra, dawajcie mamuta. O nie, Kotiego zapałem. Ten mnie trzymał. Dinozaura, dobra, dinozaura. No nie, dobra, teraz frytki. Koty, nie mnie, nie mnie. Nie da się. Dobra, mi do mety. Dobra, jeszcze jest jeden, jeszcze jest jeden. Dobra, ja wchodzę, Koty. Ty masz lipę tam straszną, żeby cię nie złapali. Dawaj, dobrze, Koty. Nie, Koty, już za późno. O Jezus! Ale było blisko. Bo ja nigdy nie dopałem tej korony. Jestem... Zawsze mi spada piłka na twarz, zawsze. Nieważne, czy jestem pierwszy, czy nie, zawsze mi spada piłka. Dobra, jestem z przodu, ty jesteś za mną zaraz. Nie, z przodu jestem. No, tylko mnie. Aha, czyli znowu jest ten bóg. Jest taki bóg, że... Ciebie pokazuje, że jesteś pierwszy i mnie pokazuje, że jesteś pierwszy, że jestem pierwszy, nie? O, ale mnie popchnęło. Dobra, ale GG mamy. O, no i piłka mi spadła na twarz. No stary, to jest tak śmieszne. Nie, no ty też nie będziesz, albo może masz szansę. Nie, gościu zebrał. Nie. Ale no. Dupa. Cię pchają, nie mogę skoczyć, ty. Dobra, weź się, blokujcie tam u góry. Nie no, ja blokuję na samej tam końcu. Tak, na samej górze, no. Bo na tych, no i spadłem, fajnie. Kurwa, lipę. No ej, blokuje się, no. Chodź, Koty. Chodź, Miki. Nie, no nie, puść mnie, o. No Koty, no kurde! No tak, Jezu! Koty, nie troluj. Miałem się cofać i się cofnąłem. No tak, chciał się cofnąć i skoczył tak, że mnie zablokował. No jest, ja ginę, dzięki. No ja zginąłem. Serio?
Tak! Miki! No co? Nie no, żyjesz! No ale ginę! No ale przeżyjesz, stary! Dawaj! Dawaj, dawaj! Pop na mecz. O kurde, wiesz go! Nie, ja spadnę. Ja nie, nie spadnę. O, jest, poszedł! Jest, Miki spadnę. Też, o nie! Ja pierdzielę. O nie! Jak on tak odpychał mocno? Ja spadam. Gdzie spadasz? No, idę. Czemu? Bo głupia jest ta gierka. Miki! Przestań, no, dokończymy i zagram nexta. Ty też spadłeś, ale Miki spadł na szczęście. O, wyszedł! Z giery? Ta, wyszedł z giery, poczekaj, napiszę do niego. Odcinek trzeba nagrać z Wina. Choć nie obrażaj się. Obraził się, kurde. Nie, wchodź do gierki. Dobra, zapraszam go. Ale się obraził, masakra. Nie wytrzymał, stary. Ty też go trollowałem do sety też? Tak! Ja chcę go trollować całą grę. Tylko niech wejdzie, no kurde. Miki, pomóż mi. Dzwonię do niego. Kazał nie dzwonić, ale dzwonię. Nagrać. No chodź, gramy w Fall Guysy, stary. Nagramy sobie gierkę jakąś na odcinek. Kurde, pierdolę. Ty się rzucasz. Nie, to nie jest śmieszne. Mi to kurde nie, wtedy nie jest fajnie, no. Pierdolę. No dobra, nie, wyjmam, dobra. No chodź, Miki, no! Będziecie... Będziecie nagrywać film, jak mnie trollujecie? Milion złotych, kurde. Przestań, Miki, chodź. Na 100% chcesz kurde taki film nagrać. Jak chociaż raz mnie trollujesz, to wychodzę. To ty nie troluj Miki, proszę. Bo chcę z wygranej nagrać film. No spoko. Nie trollowałem przecież, o co ci chodzi. Wcale, wrzuciłeś mnie, debilu. No zrzucił cię, no ale to przecież śmieszne jest, no. No nie. Miki, nic się nie dzieje, spokojnie. Pamiętaj, że to jest tylko gra? Głupia jest, mega. Dobra, ho. O, 6 osób zostało zaraz wychodzić. Dobra, ho. Kurna sobie depnął, nie? Więcej, jak się da. Ale skumaj to, że patrz, powiedział, że mam się cofnąć. To się cofnąłem, jak rozbiegłeś. Stary, piłka nożna, 2 minutki i finał i koniec. I gramy nexta. No. Nie wychodzi. Dobra, ho. A Koti trolluje najbardziej na świecie. Już 2 razy mnie Koti zrzucił. Ale przeżyłeś. Co? Przeżyłeś. Ale to... zrzuciłeś, trollowałeś 2 razy. Ale nie chciałem to zrzucić. I raz zginąłem. 7-0. Kolejna poleciała. O, chyba dotknąłem, ale nie jestem pewien. Chyba nie. Proszę, on jest stoją w miejscu. Kolejna. Dobra, dawaj, 10. 10-0. 4 bramy minimum. Paczola. No ja mam 10 asyst. Stary, jeszcze 2 o nich gra. To mogą jeszcze nam strzelić jedną bramę. Jeden na bramce jeszcze stoi. Dobra, strzelam. Strzelę. O nie, dobra, strzelę, patrz, popchnij ją, popchnij ją. Ta. Dawaj, dawaj tam paruwa. Nice. Ale go laszyłem znowu. Ale go grałem, ale go fikowałem. O nie, tego już nie. Chyba, że nie. Gość jeszcze broni to w ogóle. 13-0 gość to broni. Dobra, już nie ma sensu. Trzymamy sobę. W 7 finał? 13-0, chyba w 7 albo w 6. Zobaczymy. A jeszcze ty topa daj i będzie trójka. W 7. W 7. Ty? No nie wiesz, patrz to, byłem pierwszy i chłop to chwycił za mną. Widziałem to, chwycił. Widziałem to, ja pierdzielę. Naśladuję cię po prostu, patrzę. Cała sobie chyba nie tak, 2 robi to. I na łeb spadł i spadłem 2 piętra. Najgorzej. Ja robię to normalnie, bo 2 osoby to robią już. No teraz ty mi spadłeś, no nie, no i spadłem 2 piętra znowu też. Tak? Syn ostatni. No, ale nie, przedostatni. A to było unlucky. Teraz ten na... Widzę cię, Koti. O nie, spadłem. 4 razy mi na głowę spadli. No, to heksagon też jest losowy. Jeśli powiedział nie.
Ninja psychopata, pa, przyszedł. Koty, ty masz najwięcej pól. No, wiem właśnie. Ja pod sobą mam. I mimo wygrałem. Nie zrobię błędu. Nie, bo ty jesteś pode mną. O, ty chamie. Zeskocz proszę na odcinek, Koty. Ostatnia szansa, proszę. Koty, teraz. Spadłem. Jestem? Tak? Ale to ja spadłem specjalnie, miałem 4 pola, albo 5. Ja prawie na samej górze byłem. Co? Tak, to ja wygrałem. Ja cały czas, wiesz, się kłócicie pomiędzy sobą, a ja byłem 3 piętra nad wami. Ale ja miałem jeszcze na dole z 10 pól, jak nie więcej. Ja miałem, byłem 3 piętra nad wami. Kochani widzowie, jak widzicie, chcieliśmy trollować jak Mikiego. Parę razy nam się to udało, a finalnie Miki wyszedł na tym najlepiej. Ale już nie wytrzymał, raz wyszedł, raz się obraził. No Miki, jak się czułeś w tym wszystkim? Nie no, ja wiedziałem, że to trolluje. A to jednak nagrywałeś. To jest źle. Ale w końcu wygrał, więc nam się nie udało. Dlatego pamiętajcie, nie warto trollować w tej gierce, bo zobaczcie, jak wychodzi na tym osoba, która była trollowana. Miki, jak się czujesz? No ja wiedziałem, że mi trolujecie, więc nie jesteś zdziwiony w żadnym stopniu. A wiesz, że przeklnąłeś parę razy? No ale jak to dasz, to jesteś frajer. Jak się z tym czujesz? No ja nie przyznaję się, że przeklnąłem, bo ta gierka jest totalnie losowa. Będą nagrywane inne odcinki, dlatego jak wrócę, będą nagrywane podobne. Jeżeli wam się spodoba, zostawcie suba, łapkę w górę, jeszcze raz to mówię, i komentarz, jak wam się podoba. Do zobaczenia, pa pa!